Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję nowych książek od wydawnictwa HarperKids z serii Akademia Mądrego Dziecka Niesamowity Spacer. Mamy dwie nowości z tej serii, Deszcz i Łąka. Pierwsze, co się rzuca w oczy, zobaczcie, jak przepięknie błyszczą okładki i zdradzę Wam, że wnętrza tych książek równie cudownie błyszczą. Mają masę, naprawdę masę błyszczących srebrnych elementów, które no, są po prostu urocze i bardzo fajnie się ogląda te książeczki, te ilustracje. Zacznijmy może od Łąki. Książeczki są oczywiście z ruchomymi elementami, spójrzcie. Możemy tutaj przesuwać, wysuwać, obracać różne elementy. No i spójrzcie na te błyszczące, srebrne. No cudo, no po prostu cudo. Pierwszy raz widzę takie książeczki, żeby miały tyle błyszczących elementów we wnętrzach. Mamy tutaj liski, które ukryły się w kryjówce wśród traw. Liski wystawiają głowy. Później mamy żaby, które kumkają głośno nad rzeką. I tak samo przepiękne ilustracje, masa srebrnych, błyszczących elementów. No cudo, no po prostu cudo. Żabki, chowajcie się za kamyk. Następnie ślimaczki, które zresztą zobaczcie, one też są w tej książce. Tutaj też będą, one się pojawią w deszczu, a tutaj ślimaczki patrzą, jak ptaszki śpiewają na niebie. I te błyszczące skorupki, no coś fantastycznego, coś pięknego. Wysuwamy, są ptaszki. I przeskoczmy sobie na koniec, tutaj już zapada noc, sowy wybudzają się ze snu. Zobaczcie to. No coś pięknego. Nie mogę przestać się zachwycać tymi książeczkami. Tutaj też możemy wysunąć i zobaczcie, co my tutaj mamy. W norce pod ziemią śpią króliczki. Przepiękna książka, przecudowna. Tak samo zresztą jak deszcz. Deszcz nam będzie tutaj sobie padał. Możemy przesunąć element, sprawić, że pada deszcz. No i te ślimaczki też błyszczą. Mają skorupki błyszczące, tutaj pełno kropeczek. Cudowne. Na niebie pojawiają się chmury. Ojej, zasłaniają słońce. Spójrzcie tylko. I te chmury i nie tylko. No błyszczą. Przepięknie błyszczą. Zaczyna padać, ale fajnie. Dla niektórych zwierząt to najlepsza pora na zabawę. Na przykład dla ślimaczków. Jak powszechnie wiadomo, ślimaczki bardzo lubią deszcz. I mamy dużo błyszczącego. Bardzo dużo błyszczących elementów. Tutaj też będą różne zwierzątka, a na końcu już nie pada, jest tęcza. I zwierzątka wyszły ze swoich kryjówek i błyszczą nam na tej przepięknej, błyszczącej łące. W serii jest jeszcze Niesamowity spacer pod gwiazdami. Jestem przekonana, że jest tak samo fantastyczny jak te dwie książki. I ja je Wam bardzo gorąco polecam. Są cudowne, urocze i zobaczcie jeszcze, jakie grube mają strony. W ogóle się nie wyginają. Zaokrąglone rogi. Jest to seria idealna dla małych czytelników. Oczywiście, jeżeli dzieci nie będą tutaj tych elementów niszczyły, ale to już sami musicie ocenić na jakim etapie macie dzieci, czy możecie dać im takie wysuwane elementy, ale są to tak piękne książki, że zdecydowanie warto je mieć w domowej biblioteczce i czytać razem z dziećmi. Więcej o nich na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.